Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was ciekawą informację, mianowicie wczoraj o godzinie 16 dostaliśmy leak, bądź też wyciek, jak zwał tak zwał, nowej funkcji z aktualizacji 15.5, mianowicie jedno konto ogólne Shakes and Fidget do wszystkich naszych postaci. Jak to będzie działało? W skrócie po prostu będziemy mieli jedno konto, do którego będziemy się logować, no i wtedy wszystkie nasze postacie, które będą podpięte do tego konta, będą się z automatu importować na nasze urządzenia, czyli tutaj wiadomo, jeden login, jakiś tam inny, a nie nasza nazwa gracza, jakieś tam hasło, logujemy się, no i wszystkie postacie wskakują. Myślę, że funkcja naprawdę ciekawa, zaraz oczywiście przejdziemy do szczegółów, natomiast na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, jeżeli lubicie takie odcinki newsowe powiedzmy, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tej funkcji. Oczywiście zaraz powiem co i jak, natomiast moim zdaniem jest to bardzo fajne, w sensie jest to dość popularna funkcja na jakichś tam różnych platformach i tak dalej, że mamy jedno konto, do niego sobie podpinamy jakieś tam różne usługi, no i po prostu teraz będzie w Shake się to działało dokładnie tak samo, będzie to myślę duże ułatwienie to raz, no a dwa po prostu, no będzie większe zabezpieczenie również, dlatego że zaraz się dowiemy, będzie to konto miało jakieś tam dodatkowe uwierzytelnienia, czyli pewnie jakiś numer telefonu albo coś takiego. Generalnie raczej na plus, ale dobra, przechodzimy do tego wpisu i będę Wam tutaj wszystko dopowiadał z tego, co udało mi się jakoś tam dowiedzieć. No i mamy, jak widzicie, wpis wczoraj godzina 16 z pamiętnika dewelopera. No i zaczynamy. Jedno konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich. Dzięki nowemu kontu Shakes and Fidget, które wprowadzimy wraz z aktualizacją 15.5, będziecie mogli grać wszystkimi postaciami Shakes and Fidget, używając do tego tylko jednego konta. No i właśnie, aktualizacja 15.5, kiedy to wyjdzie? Wydaje mi się, że na urodziny gry, czyli około 20 czerwca. W tym momencie gramy na wersji 15.2. No i takie większe aktualizacje zazwyczaj są właśnie na jakąś Wielkanoc, na jakieś urodziny gry, potem jakoś na Oktoberfest, no i na Boże Narodzenie. Takie większe aktualizacje, które coś faktycznie zmieniają, są około 4 razy w roku, dlatego też myślę, że po prostu na urodziny gry, czyli tam no za niecałe 2 miesiące już w tym momencie, ta funkcja wejdzie do gierki. No i to co Wam powiedziałem, będzie jedno konto, no i do niego będziemy mogli podpiąć wszystkie swoje postacie, ale lecimy dalej. Jaka wynika z tego korzyść? Po utworzeniu konta Shakes and Fidget będziecie mogli połączyć z nim wszystkie swoje istniejące postacie Shakes and Fidget, a tak także za jego pomocą tworzyć nowe postacie. Oznacza to, że będziecie potrzebować tylko jednego loginu, aby uzyskać dostęp i zarządzać wszystkimi swoimi postaciami. Konto Shakes and Fidget może być używane na wszystkich platformach bez względu na to, czy chcecie grać w swojej ulubionej przeglądarce, urządzeniu mobilnym czy na Steamie. No i właśnie, co ja tutaj mogę dopowiedzieć? Po pierwsze, będziemy mogli z tego konta zarządzać wszystkimi swoimi postaciami. Po prostu będziemy mieli jedno konto. Raz, że będzie to inny login, bo teraz wiadomo, teraz wygląda to tak, że naszym loginem jest po prostu nasza nazwa w gierce, którą widzą tak na dobrą sprawę wszyscy, więc login już mają, można powiedzieć, no i teraz wystarczy, że złamią nasze hasło, odgadną nasze hasło, no i będą mogli się do gierki zalogować na nasze konto i coś tam nam popsuć. Teraz ten login raczej, przynajmniej mam nadzieję, nie będzie publiczny do tego ogólnego konta Shakesa, no i dzięki temu będziemy mieli większe zabezpieczenie. Będziemy mogli tym samym wszystkie konta z automatu pobrać, jeżeli zmienimy telefon, jeżeli, nie wiem, zrobimy reinstall Steama, w sensie aplikacji Shakesowej ze Steama, zmienimy przeglądarkę, no cokolwiek, to wystarczy, jeżeli mamy dużo kont, że się zalogujemy do tego jednego, no i z automatu te konta nam tak jakby wejdą do gierki, powiedzmy wejdą do tego wyboru postaci od razu, jak tylko się zalogujemy na to ogólne konto Shakesa i nie będziemy musieli do wszystkich po kolei się logować. Jak ktoś ma więcej kont, tak jak na przykład ja, no to jest to dość problematyczne, jak się od nowa muszę logować na telefonie, no i wpisywać tam dane do wszystkich 6 czy tam 8 kont, no nie wiadomo jak to wygląda, więc to jest raczej, tak jak już wspomniałem, na plus, no i będzie działało na każdej platformie. Dalej, oferujemy standardowe metody logowania do konta Shakes and Fidget, na przykład adres e-mail, hasło, identyfikator Steam, Facebook i wiele innych, w zależności od wybranego urządzenia, którego chcecie użyć do rejestracji. Zalecamy użycie adresu e-mail i hasła, ponieważ ta metoda logowania będzie dostępna na wszystkich urządzeniach, niezależnie od platformy. No i tutaj też muszę dopowiedzieć, że również polecam Wam używać maila i hasła. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest to takie uniwersalne, no myślę, że każdy maila posiada,
więc nie będzie problemów. Teraz jak zakładacie konta przez Steama, łączycie tam ze Steamem, zakładacie przez Facebooka i tak dalej, to widzę, że jest dużo problemów, że potem się na innym urządzeniu nie możecie do tego konta zalogować, nie macie swojego hasła, nie macie przypisanego maila, no i powoduje to większe problemy. Musicie pisać do supportu, z tym supportem w tym temacie nie zawsze się jest łatwo dogadać, więc po prostu jak będziecie tworzyć to konto, w ogóle jak już to wejdzie do gierki, myślę, że tak jak wspomniałem około 20 czerwca, ale to jeszcze nie wiem, może szybciej zobaczymy. Myślę, że jak już to po prostu będzie, no to ja tam jakiś film nagram i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No ale raczej tutaj filozofii dłużej nie będzie, no ale żeby wam pokazać, wiadomo, to jest kanał, który bazuje na Shakesie i wszystko, co się w Shakesie dzieje, staram się tutaj pokazywać. Więc no mówię, polecam po prostu użyć adresu maila i hasła, żeby nie było zbędnych tiketów do supportu, żeby nie było tam zbędnych problemów dla was. Będziecie mieli o wiele łatwiej, jak zapomnicie hasła czy coś takiego, to oczywiście będziecie mogli sobie przypomnieć to hasło na maila od razu, no nie będzie problemów, nie? Unikniecie jakichś tam zbędnych, tak jak wspomniałem, jeszcze kłopotów dodatkowych. Dobrze, więc to przeczytałem. Po utworzeniu konta Shakes & Fidget będziecie mieć również możliwość dodania dodatkowych metod uwierzytelnienia. I właśnie, to jest kolejna bardzo fajna rzecz. Mianowicie dużo osób już pisało kiedyś, żeby dodać jakieś dodatkowe tam zabezpieczenie swojego konta, dodatkowe uwierzytelnienie, bo po prostu, tak jak wspomniałem, teraz login już każdy zna, złamie hasło, loguje się i może robić co tylko chce. No i ciekawe, jak to będzie wyglądać. Czy to będzie jakiś numer telefonu, na który będzie nam przychodził kod, jak się będziemy chcieli zalogować od nowa, czy może jakiś po prostu na maila kod, czy może ten taki Google Authenticator, którego też tam się używa do różnych platform, że tam się co chwilę te klucze zmieniają i po prostu trzeba wpisać klucz, który mamy w danym momencie. Zobaczymy, nie wiem jeszcze, jakie to będą metody, no ale liczę, że będą po prostu fajne i skuteczne. To jest no też na duży plus, ogólnie cała ta funkcja jest na duży plus, to nie zmienia nam dużo w grze, no ale jednak jakoś tam pomaga w tym zabezpieczeniu swojego konta, w jakiejś wygodzie, szybszym importowaniu postaci, to co już powiedziałem, generalnie raczej na plus. Oczywiście mam nadzieję, że będzie to dobrze działało, bo wiadomo, jak będą jakieś błędy, coś nam się zepsuje, co lubi się zepsuć, jak coś nowego dodają, to nie będzie to zbyt fajne. No ale jak wszystko będzie działało tak, jak powinno, to jak najbardziej na plus. Potwierdzenie konta będzie również łatwiejsze dzięki kontu Shakes & Fidget. Musicie tylko potwierdzić swoje konto Shakes & Fidget, a wszystkie postacie, które stworzycie za jego pomocą lub które z nim połączycie, zostaną automatycznie potwierdzone. I to jest kolejna bardzo fajna rzecz, dlatego że teraz macie problemy. Załóżmy, zakładacie nowe konto, nie przychodzi wam e-mail z potwierdzeniem tego konta, dużo osób tak pisze, no musicie pisać do supportu tak samo i jakieś tam zbędne kłopoty też macie z tego tytułu. No a teraz jak będziecie mieli to konto Shakes & Fidget, to takie ogólne, jak będziecie chcieli założyć konto na jakimś innym serwerze i to konto ogólne Shakes & Fidget będziecie mieli potwierdzone, co oczywiście warto zrobić, to potem z automatu wszystkie konta wam się będą również potwierdzać. To jest bardzo, ale to bardzo fajne, bo już nie będzie właśnie problemów z tym, że mail wam nie dochodzi, że trzeba pisać na support i tak dalej, tylko wszystko będziecie mieli od razu z bomby automatycznie. Również bardzo, wydaje mi się, spoko zmiana i w bardzo fajnym kierunku to poszło. Myślę, że też żeby zaoszczędzić pracy supportowi, no bo jednak podejrzewam, że te jakieś tam ustawienia maila, jak ktoś się rejestrował przez Facebooka, jakieś tam właśnie błędy z tym, że mail potwierdzający nie dochodził, to było większość tiketów, jakie oni dostawali. No i ciekawa sprawa na sam koniec, czy słyszałem darmowe grzyby? Utwórzcie swoje konto Shakes & Fidget, gdy tylko będzie dostępne i połączcie z nim swoje postacie. Każda postać, którą podłączycie do swojego konta Shakes & Fidget, otrzyma 15 grzybów za darmo. Więc właśnie, jak już będzie ta funkcja dostępna, jak sobie założycie to ogólne konto, jak połączycie postacie, to każdą postać, którą połączycie, każda postać otrzyma właśnie 15 grzybków za darmo. Widziałem takie głosy, że nie będzie to dla starych postaci, że tylko nowe, które zostaną połączone z tym kontem, no ale nie, to chodzi o to, przynajmniej tak to rozumiem, że po prostu zakładacie to konto ogólne Shakes & Fidget i nie ma znaczenia, czy macie starą postać, czy zakładacie nową postać, po prostu łączycie z tym ogólnym kontem Shakes & Fidget i każda postać, czy stara, czy nowa, dostaje te 15 grzybów za darmo, przynajmniej ja to tak rozumiem i chyba tak to będzie, tak też tam widziałem, że wyprowadzali z błędu tą osobę na tawernie Shakesowej, bo mówię, jedna osoba pisała, że te 15 grzybów
grzybów będzie tylko dla nowych kont, no ale nie wydaje mi się. No i na koniec dowiedzcie się więcej o koncie Shakes and Fidget w naszym centrum pomocy. Przeglądałem to centrum pomocy, nie było nic tam ciekawego, nic więcej co wam powiedziałem, przynajmniej na razie, więc tak to po prostu wygląda. Taka nowość, zlikowana delikatnie, pierdółka, no ale mimo wszystko myślę, że jednak będzie ułatwiać życie dla graczy Shakesa. Wszystko na ten temat, dziękuję wam ślicznie za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem, jeżeli nie chcecie przegapić takich newsów Shakesowych, oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, jeżeli takie newsy wam się podobają, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i oczywiście piszcie komentarze, co wy sądzicie o tej nowej funkcjonalności. Ja wam raz jeszcze dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!